Do tej pory to rok 2010 był rekordowy pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych w Bielawie. Pomimo tego, że do końca 2013 roku pozostało 1,5 miesiąca, już dziś wiemy, że liczba sprzed 3 lat została pobita. My bardzo cieszymy się z faktu, że mając bardzo dobry zespół ludzi, potrafimy pisać dobre projekty i zdobywamy środki zewnętrzne, tak unijne, jak i ministerialne. I trzeba powiedzieć, że dla nas do tej pory rok 2010 był takim rokiem rekordowym, kiedy zdobyliśmy tych środków 20 milionów, czy około 350 tysięcy, czyli no troszeczkę ponad 20 milionów. Ten rok na dzisiaj zamknęliśmy już kwotą ponad 20,5 miliona złotych. Jeszcze są wnioski w ocenie i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to kolejne jeszcze miliony się pojawią. To dla miasta jest bardzo ważne, ponieważ to daje nam możliwości inwestowania i możliwości rozwoju. Jeszcze kilka lat temu byliśmy krytykowani za to, że budujemy jakieś drogi, zbroimy tereny, mówiono, że budujemy drogi donikąd. Natomiast czas pokazuje, że jeżeli budowaliśmy drogi w strefie, to jest pierwszy inwestor. Jeżeli budowaliśmy drogi w środku obwodnicy, to jest pierwszy inwestor, który buduje fabrykę, ale powstają również domy jednorodzinne, powstają domy wielorodzinne, wystawiamy kolejne działki na sprzedaż i są zainteresowani. Kolejna firma będzie się budowała od nowego roku. Także to jest dowód na to, że jeżeli się inwestuje, to miasto się rozwija, a dla nas zawsze rzeczą najważniejszą jest to, żeby w Bielawianie mieli pracę w Bielawie i żeby mieli tu warunki do mieszkania i do pracy. To są rzeczy najistotniejsze, a te środki nam na to pozwalają. Tegoroczna wysoka skuteczność w zdobywaniu funduszy cieszy szczególnie, ponieważ rok bieżący jest w ostatnim w perspektywie programowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Konkursów było więc w minionych miesiącach niewiele, a i konkurencja w kolejce po pieniądze bardzo duża. My zapytaliśmy burmistrza o złoty środek władz na zdobywanie kolejnych dotacji. Dobry pomysł i kreatywność. Mogę powiedzieć, że dawno temu, na początku lat, po roku już 2000, postanowiłem powołać taki specjalny referat. No i ci ludzie po prostu potrafią to robić. Tu chodzi o znalezienie pomysłu, odpowiedniego wykreowania projektu, odpowiedniego tytułu projektu. Jeśli to się potrafi zrobić, to Unia na tego typu zadania daje pieniądze. Ale również cały czas usilnie staramy się szukać środków z innych źródeł, czy to Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, czy z PFRON-u. Tych możliwości troszeczkę jest i to nas bardzo cieszy. Najwięcej w tym roku miasto otrzymało na budowę dróg na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielawie oraz na rozwój komunikacji miejskiej czy modernizację Parku Miejskiego. Można powiedzieć, że najbardziej cieszą mnie dwa projekty. Jeden związany z ekomodernizacją pływalni Aquarius. Tego jak gdyby wewnątrz, na samej hali nie widać, ale daje nam on ogromne oszczędności, ponieważ te wszystkie inwestycje były prowadzone na podbaseniu, czyli jak gdyby w piwnicy, więc zaoszczędzimy na energii, będziemy odzyskiwać ciepło, czy odzyskujemy ciepło, także koszty funkcjonowania pływalni nam się zmniejszą, a to jest bardzo ważne, bo konkurencja, jeśli chodzi o pływalnię, bardzo rośnie. No i tuż obok piękna elewacja szkoły numer 10, w tej szkole również bardzo wiele zadań inwestycyjnych zrealizowaliśmy. No i myślę, że to powoduje, że i dzieci do nauki mają lepsze warunki, i nauczyciele do pracy. Warto dodać, że budżet Bielawy na rok 2013 w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych jest największym w powiecie dzierżoniowskim i przekracza wartość 100 milionów złotych. Ważną rzeczą jest to, że te środki zewnętrzne, które pozyskujemy, pozwalają nam na to, że mamy duży budżet. I to będzie już kolejny rok, kiedy będziemy w powiecie dzierżoniowskim mieć największy budżet po stronie dochodów, po stronie wydatków i po stronie inwestycji. A tak jak zawsze mówimy, inwestycje decydują o rozwoju. Czym więcej pieniędzy na inwestycje, tym lepiej rysuje się przyszłość. Gdyby nie fundusze unijne oraz pieniądze zdobyte z innych źródeł, nie udałoby się w Bielawie wybudować nowoczesnych kompleksów sportowych, a także przeprowadzić modernizacji w obiektach oświatowych.